Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić cebularz lubelski. Cebularz jest to placek o średnicy około 15 cm, pokryty pokrojoną cebulą wymieszaną z makiem. Wszystkie składniki znajdziecie w opisie filmu na dole. Zaczynajmy! Na początku musimy zrobić sobie farsz. Cebulę kroimy w kostkę, a następnie gotujemy przez 2 minuty. Całość odcedzamy i teraz bierzemy taki zwykły litrowy słoik i musimy wymieszać sobie w nim naszą cebulę, mak, olej oraz sól. Zamykamy, dokładnie mieszamy i po ostygnięciu wstawiamy na 10 godzin do lodówki. Ciasto zaczynamy od zrobienia rozczynu ze świeżych drożdży. Do drożdży dodajemy cukier oraz połowę ciepłego mleka. Mieszamy do momentu, aż drożdże i cukier nam się rozpuszczą. I wtedy dodajemy 2 łyżki mąki. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy, żeby rozczyn zaczął pracować. A w drugiej połowie mleka rozpuszczamy nasze masło. Kolejnym krokiem, jaki musimy zrobić, to przesypanie mąki do miski. Dodajemy sól. Mleko z roztopionym masłem i mieszamy. Dodajemy rozczyn i roztrzepane jajko. Całość dokładnie mieszamy. Przykrywamy i odkładamy na 2 godziny. Tak wyrośnięte ciasto przekładamy na solnicę i dokładnie ugniatamy. A następnie dzielimy na 12 równych części. Bałkujemy placki o średnicy od 10 do 15 cm. Placki przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i rozkładamy na środku naszych placków farsz. A brzegi smarujemy roztrzepanym jajkiem z dodatkiem wody. Zostawiamy do wyrośnięcia na 1 godzinę, a następnie pieczemy przez 20 minut w temperaturze 200 stopni. Nasze cebularze są już gotowe. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia, cześć!